Holokaust, jedna z największych zbrodni przeciwko ludzkości, która pochłonęła życia prawie 6 milionów Żydów europejskiego pochodzenia. 27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Wrocław przyłącza się do uczczenia tej pamięci. W ramach obchodów w mieście trwają różne ciekawe wydarzenia, a my przy tej okazji przypominamy, jak wyglądały początki Holokaustu w ówczesnym Breslau. Niemcy już od XIX wieku przeżywały silne tendencje antysemickie. Już wtedy przypisywano Żydom niepowodzenia gospodarcze Niemiec. Po I wojnie światowej oskarżenia wobec społeczności żydowskiej nasiliły się. Kiedy zaczęło dochodzić do inicjowanych przez władze niemieckie, władze hitlerowskie, żydowskich działań, jakichś represji, to trafiało na bardzo podatny grunt. We Wrocławiu zaczęło się od tego, że pozbawiono możliwości pracy żydowskich lekarzy, żydowskich prawników, a także żydowskich uczonych z Uniwersytetu Wrocławskiego. I tutaj rzecz haniebna dla środowiska naukowego ówczesnego Wrocławia, Breslau. Wrocławscy uczeni niemieccy, Aryjczycy patrzyli na to dość przychylnie. 10% miejsc na Uniwersytecie Wrocławskim się zwolniło i można było je obsadzić. Także rzeczywiście dość powszechna była akceptacja tego typu działań. Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 2005 roku. Od tamtego czasu Wrocław przyłącza się do tej pamięci, organizując cykl wydarzeń o charakterze kulturalno-historycznym. Gmina przygotowała 17 wykład online pani Anny Gruzińskiej. O 18 są przemówienia i złożenie kwiatów i zniczy przy tablicy pamiątkowej na dziedzińcu. A o 19 serdecznie zapraszam na wyjątkowy koncert. To będzie z cyklu Muzyka Świata z żydowską duszą. Koncert jest pod tytułem Rapsodia Hebrajska. Mamy wspaniałego gościa, światowej sławy wiolonczelista, profesor Tomasz Strahl, który też jest wykładowcą na Uniwersytecie w Warszawie. W programie będą utwory m.in. Brucha, Blocha, Szostakowicza czy Johna Williamsa. Historia lubi się powtarzać i oby nie zatoczyła koła. No, rzeczywiście musimy wspominać te osoby, które w tym czasie zginęły w obozach zagłady, w nazistowskich, niemieckich obozach. No więc myślę, że warto być, warto pamiętać. Badania socjologiczne pokazują, że ludzkość ma w sobie jakiś pierwiastek zła i nawet po II wojnie światowej ludzie wciąż mordują swoich sąsiadów bądź najbliższych. Historia zna takie przypadki, to chociażby wojna na Bałkanach, mord między Hutu i Tutsi czy ludobójstwo w Kambodży. Dla niektórych to może tylko historyczne, mało znaczące ceremonie. Nic jednak bardziej mylnego. Tego typu obchody mają nam przypomnieć o człowieczeństwie oraz o tym, że historia lubi się powtarzać. Agata Todorow, Echo 24.